Bardzo mi miło was wszystkich widzieć. A tak się rozglądam i mam wrażenie, że dzisiaj mamy wyjątkowo dużo nowych osób, gości, tych przynajmniej dla mnie nowych, więc bardzo serdecznie i was witam. Natomiast rzeczywiście jest to czas, kiedy chcemy rozważać Boże Słowo. Tytuł dzisiejszego kazania mówi wszystko, a zarazem jest jakoś tak nieukierunkowany do końca. Bo dwa słowa, Jezus Chrystus, to rzeczywiście wszystko. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj oczywiście, mówiąc o Jezusie Chrystusie, udali się w określony kierunek. Zaczynam może od słów, które są zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza. 22 rozdział od wiersza 41 mówi o takiej ciekawej sytuacji. Otóż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy Pan Jezus naucza w tamtych czasach, to do Niego często przychodzą uczeni w piśmie, faryzeusze, i zadają Mu pytania. Różne są tego powody, ale to On jest prowokowany do wypowiadania się na różne tematy. Tutaj czytamy o Panu Jezusie, że to On prowokuje ludzi do ciekawego myślenia. 22 rozdział Ewangelii Mateusza, od 41 wiersza czytamy: A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi moje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Ludziom, do których Jezus kieruje pewne pytania, nie brakowało odwagi. Nie brakowało im śmiałości. Tutaj czytamy, że nie mają odwagi już jakby wracać do tematu. A Jezus zadał im pytanie o Mesjasza, o Zbawiciela, który przyszedł na ziemię. Czyim jest synem? Wiecie, na to pytanie ludziom, którym to pytanie zadał, nie było trudno odpowiedzieć. No, synem Dawidowym, wiadomo. Ale w odniesieniu do Bożego Słowa, które o tym synu Dawidowym coś mówiło, Jezus zadaje im pytanie, które jakby pogłębia ich myślenie. Mówią: jak to jest? Jest synem Dawida? Dawid nazywa go Panem? Może nie jest tylko synem Dawida? Może jest kimś więcej? Ale ludzie chyba bali się wtedy iść dalej w swoich myślach. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj to zrobili, żebyśmy zastanowili się nad samą osobą Jezusa Chrystusa. Może nie tyle, żebyśmy zadawali sobie pytanie, czyim jest synem, to też, ale żebyśmy w ogóle pomyśleli dzisiaj w związku z przekazem Bożego Słowa o naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na wstępie tej części nabożeństwa wszyscy usłyszeliśmy pewne słowa, które myślę powinny nas odpowiednio nastroić w ogóle do tego typu myślenia, ponieważ jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, w wersecie 16, apostoł Paweł mówi o przyjściu Pana Jezusa na tę ziemię i nazywa to pewną tajemnicą, tajemnicą pobożności. A mówi o tym w taki sposób: bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między pogadami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Nie ma wątpliwości, że mowa jest o Jezusie Chrystusie, ale wszystko to, co się wiąże z Panem Jezusem, Jego przyjście na tę ziemię, to, co tutaj robił, apostoł nazywa wielką tajemnicą pobożności. Wiecie, kiedy Biblia mówi o tajemnicy, to nie oznacza to zawsze, że to jest po prostu taka tajemnica.
temat zamknięty, nie znamy żadnych szczegółów, a nawet mamy taką prośbę, zostawmy to jako tajemnicę, nie zgłębiajmy tego. Otóż w tym przypadku tak nie mówimy. Biblia mówi o pewnej tajemnicy, którą Bóg nam odsłonił. W jakim zakresie? No w pewnym ograniczonym zakresie, ale jednak czegoś o tym przyjściu Pana Jezusa, o Jego działaniu na tej ziemi, o Nim samym jednak czegoś się dowiadujemy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj czytali różne urywki Słowa Bożego, które pokazują nam, kim jest Jezus Chrystus. To, że był Synem Człowieczym, często tak o sobie mówił. To, co ludzie widzieli na pierwszy rzut oka, mówiąc, to jest Syn Cieśli z Nazaretu, to my to wiemy i to akurat nie budziło żadnych dodatkowych skojarzeń. Natomiast Słowo Boże odkrywa przed nami tę tajemnicę, o której czytałem w liście do Tymoteusza i mówi nam między innymi to, co jest napisane na początku Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajmy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W wersecie 14 czytamy, a Słowo się stało ciałem, zamieszkało wśród nas. I wszyscy wiemy, że chodzi właśnie o osobę Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ja wiem, że w chrześcijańskim środowisku od wieków, od wielu wieków jest różne spojrzenie na osobę Jezusa Chrystusa. Ale kiedy chcemy mówić o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to naprawdę nie musimy szukać nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, naciągając fakty. Jan pod koniec pierwszego wieku pisze Ewangelię, którą chce, ażeby ludzie jednak sobie jeszcze raz przypomnieli. Odnosi się w jakiś sposób do różnego rodzaju wątpliwości i pewnie herezji, które już się wtedy pojawiają. Rozpoczyna i prawie, że w pierwszych słowach przesłania Ewangelii mówi, że to Słowo było Bogiem. To jest pierwsza myśl. Dalej czytamy, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. My wiemy, co jest we wszechświecie. Poniosło mnie. My wiemy, co jest na ziemi, tak mniej więcej. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę wszystko, co jest we wszechświecie, tutaj czytamy, że bez Niego to, co powstało, więc rzeczy istniejące tak od jakiegoś czasu, bez Niego nic nie zaistniało. Jasna myśl. Wydawałoby się, że moglibyśmy zamknąć temat, ale myślę, że mamy wiele innych ciekawych myśli, które warto gdzieś jeszcze w związku z tym przytoczyć. Apostoł Paweł. Tym razem apostoł Paweł pisze list do Kolosan i w drugim rozdziale mówi między innymi też o naturze Pana Jezusa. Będę czytał z tego drugiego rozdziału werset 8 i 9. Apostoł Paweł, to już jest przecież kilkadziesiąt lat po powstaniu Kościoła chrześcijańskiego, mówi tak. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Czy to jest prosty przekaz apostoła Pawła? W Nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. Zobaczcie, kiedy zderzamy się czasami z takim myśleniem odmiennym do tego, które prezentuję, to bywa, że padają takie argumenty. O boskości Chrystusa nie ma co filozofować. Paweł natomiast, gdy czytamy jego, mówi wręcz odwrotnie. Tu nie ma co filozofować i mówić, że w Nim nie mieszka cała pełnia boskości. Tak to zostało przedstawione. Jeszcze raz czytam, baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią, czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cała pełnia boskości.
Zobaczcie, kiedy mówimy o Bogu, całej pełni boskości, to tak naprawdę musimy sobie gdzieś nawet wyobrazić, jakie cechy ma Pan Bóg. Pan Bóg to jest ktoś, kto nie ma nigdy początku, nie ma końca, bo gdyby tak było, nie byłby Bogiem. Bóg to jest ktoś, kto wszystko wie, kto zna przyszłość. O Panu Jezusie na przykład czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Czy można tak powiedzieć o jakimkolwiek stworzeniu? Bóg jest tym, który jest niezmienny i to jest cecha Jemu przypisana. W odniesieniu do Jezusa Chrystusa oczywiście też tak dowiadujemy się. I pozwólcie, że sięgnę jeszcze do listu do Filipian. Tutaj apostoł Paweł kontynuuje pewne myśli związane z naturą Pana Jezusa. Mówi też oczywiście o tym w kontekście takim bardzo praktycznym, zachęcając nas do tego, abyśmy sami starali się żyć, traktować innych tak, jak On ludzi traktuje. Ale przy okazji odkrywa przed nami naprawdę wielką tajemnicę, gdy mówi na przykład od wiersza 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, unizył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Ot tak mówiąc o naszej takiej dobrej postawie względem innych, apostoł przytacza samą postawę Zbawiciela, ale przy okazji mówi bardzo wyraźnie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. No sami pomyślmy, czy gdyby on nie miał prawa do tego, żeby myśleć o sobie, że jest Bogiem, to słowa nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, byłyby w ogóle na miejscu? Pomyślcie, przepraszam, bo to może tak wejdzie w świat polityki, ale to tylko tak bardzo przypadkowo i powierzchownie. Gdybym ja na przykład teraz z całą powagą i stanowczością powiedział, ja nie upieram się przy tym, żeby być, no nie wiem, prezydentem Polski, to byście powiedzieli, co on w ogóle mówi? Nigdy nim nie będzie. Co to w ogóle za, co to za słowa? Śmieszne. No rzeczywiście brzmiałoby to wręcz śmiesznie, groteskowo. O Panu Jezusie czytamy, że był w postaci Bożej, ale nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu. Dlaczego? Czytamy dalej, wyparł się samego siebie. To jest też bardzo ważne. Nie czytamy, że ktoś jego poniżył, z niego zrobił sługę. No w życiu tak bywa, że czasami człowiek nie ma na coś wpływu, ale ląduje gdzieś tam nisko. Nic z tych rzeczy. Czytamy, że był równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Dalej czytamy, że stał się podobny ludziom i tak dalej, aż do wielkiego poświęcenia, jakim była śmierć krzyżowa. A więc zobaczcie, chrześcijanie pierwszego wieku to są ludzie, którzy nie filozofują. To są ludzie, którzy mają wizję od Pana Jezusa, którzy z pierwszej ręki nauczają tego, co jest ważne. Czy Jan, czy apostoł Paweł mówią, że w nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. On miał prawo mówić o sobie, że jest równy Bogu. No i rzeczywiście chyba jest to jedyna droga, którą warto byłoby przyjąć. Ale Biblia pokazuje nam jeszcze inne obrazy. Otóż możemy na przykład czytać o pewnych zachowaniach, pewnych czynach Pana Jezusa, które też mówią o tym, że jego pozycja jest naprawdę wyjątkową pozycją w tym wszechświecie i na ziemi, na której był przez jakiś czas. Na przykład, gdy patrzymy na Ewangelię według świętego Marka, czytamy 2 rozdział od wiersza 5, to mamy tutaj taką historię, która przytacza nam, no wydaje mi się, obraz bardzo nam znany. Otóż jest człowiek sparaliżowany, ale no nie ma jak się dostać do Pana Jezusa, więc przyjaciele pomagają mu, a pomagają mu w niezwykły sposób, rozbierając kawałek dachu. No takie były wtedy budynki, że było to możliwe i gdzieś tak
przed Panem Jezusem go spuszczają. Pan Jezus go uzdrawia. Znamy historię, nie musimy jej czytać. Ale to, co zasługuje na szczególną uwagę, to to, że Pan Jezus, widząc tego człowieka, widząc wiarę tych jego przyjaciół, mówi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Tak mówi werset 5. Jednoznaczne stwierdzenie. Natomiast byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechu odpuszczać oprócz prawdziwego Boga? I teraz proste pytanie, czy ich zarzuty, ich obawy były zasadne? Tak. Rzeczywiście Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że grzechy człowiekowi może odpuścić tylko i wyłącznie Pan Bóg. No oczywiście ja mogę prosić o przebaczenie kogoś, kogo skrzywdziłem, ale tak czy inaczej to Bóg odpuszcza ten grzech i to jest Jego cecha. Natomiast tutaj patrzymy na Jezusa Chrystusa, który wypowiada takie słowa: synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. I niektórzy czują się troszeczkę zdziwieni tym, co powiedział. Prorok Izajasz na przykład w 43 rozdziale przytacza pewną prawdę, absolutną prawdę, o której teraz mówię. I w 25 wersecie mówi: ja, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. A jednak Pan Jezus mówi: odpuszczone są ci grzechy twoje. Czyli kim on tak naprawdę jest? Stworzeniem? Jak niektórzy chcieliby to widzieć? No trochę brakuje tutaj konsekwencji. Biorąc pod uwagę fakt, że o Panu Jezusie czytamy, że on spędził to życie bez grzechu, to, co powiedział, nie było zapomnieniem się, to nie była nadgorliwość, to nie była pomyłka, jakiś błąd, niedouczenie. Niczego takiego nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Natomiast Jezus Chrystus jawi się jako ten, który może odpuścić nam grzechy. Chociaż Biblia jednoznacznie mówi: tylko ja. Jahwe w Starym Testamencie, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie samego zmazać wasze winy. Bardzo ciekawe, bardzo wymowne. Gdy czytamy o Panu Jezusie, czytamy różne rzeczy. Czytamy o nim w 16 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 7, że to on udzielać będzie teraz Ducha Świętego ludziom. Gdy czytamy na przykład Ewangelię według świętego Jana, 10 rozdział, i tam jest ta historia o dobrym pasterzu i o owcach, no, którymi jesteśmy, tam między innymi czytamy takie zapewnienie Boga, że my jako ludzie, którzy jesteśmy w rękach Bożych, naprawdę nie musimy się obawiać, bo moc Boża jest ponad wszystkim. Ale czytam od wiersza 27. Owce moje głosu mego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest jedna myśl. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. To jest druga myśl. Ale jest też pewna klamra, która to wszystko spina. I już 30 werset mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tych owiec, tych ludzi, którzy są po stronie Boga, nikt nie wydrze z ręki Jezusa Chrystusa, nikt nie wydrze ich z ręki Ojca. I w tej mocy, która rzeczywiście z tym wszystkim się wiąże, czytamy: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Gdyby Jezus nie miał do tego prawa, to byłby Jego upadek. A jednak nie upadł. Idziemy dalej. Zobaczcie, kiedy spoglądamy na chociażby taką pewną zasadę. Zasadę, której Bóg każe nam się skrupulatnie trzymać. On jest Bogiem, my jesteśmy ludźmi. Jeżeli możemy oddać komuś cześć, to tylko Jemu. Oczywiście nie mówię teraz: czcij ojca swego i matkę swoją, bo to nie jest cześć boska, którą im oddajemy. Ale kiedy mówimy o czci należnej Bogu, ona się tylko Jemu należy. I mamy tego naprawdę liczne przykłady.
Na przykład, kiedy apostoł Piotr staje w domu Korneliusza, a czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich, w 10 rozdziale. Może nie będę opisywał dokładnie całego dramatyzmu sytuacji, jaka w końcu sprawia, że jednak się spotykają, ale czytamy, że Korneliusz jest pod takim silnym wrażeniem Bożego prowadzenia i tego niezwykłego gościa, który trafia pod jego dach, że, jak czytamy w wersecie 25 i 26, a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Gdyby Piotr tego nie zrobił, to miałby za co Pana Boga przepraszać. Ale on wiedział, jak wygląda to życie. Nieco dalej, w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy, jak to Paweł udaje się ze swoim przyjacielem w misję i trafia do Listry. Uzdrawia tam pewnego człowieka. Ludzie są pod takim wrażeniem, że mówią: Zeus i Hermes przyszli do nas. Nie chcieli obrazić bogów, no tak wierzyli, którzy do nich przyszli, więc chcieli złożyć im ofiary. Natomiast 15 werset mówi tak. I wołając: ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich. Paweł wiedział, jak się zachować. Cześć, którą daje się ludziom. No cóż, nie wchodzi to w rachubę. W Apokalipsie czytamy, że Jan apostoł wpadł w pewien taki stan, nie wiem, euforii, jakiegoś niezwykłego przeżywania tego, co widzi. Jest powiedziane w 19 rozdziale, wersecie 10, i upadłem mu do nóg, chodzi o anioła, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. Podobnie czytamy w 22 rozdziale, w wersetach 8 i 9. A gdy ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, padłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon, i rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą twoich i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Ciągle jest takie przekierowanie. Wiadomo, należy oddawać komuś cześć, to jest Bóg. I tylko On. I to jest bezpieczne, to jest właściwe, to jest naprawdę pożądane. No więc wiemy, jak to rzeczywiście było praktykowane. Natomiast spoglądamy na nauczanie Pana Jezusa, na Jego postawę i może zaczynając od Ewangelii według świętego Jana, 5 rozdział, czytam werset 23, gdzie nasz Zbawiciel bezgrzeszny mówi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. To jest bardzo ciekawe. Niektórzy mówią, nie można czcić Pana Jezusa, bo to mogło być bałwochwalstwo, bo to tylko ten Jahwe, ten jedyny, nic więcej. Pan Jezus mówi coś innego. Mówi, jeżeli ktoś mnie nie czci, to nie czci też Ojca, który mnie posłał. A więc zobaczcie, jakiego rodzaju myślenie widać w postawie Pana Jezusa. Jak mamy czcić Syna? No jak Ojca. No przepraszam bardzo. Prosta myśl. Znaczy taka jednoznaczna. Prosta nie zawsze, bo ludzie mają swojego rodzaju różne podejścia, ale ta myśl jest bardzo jednoznaczna. Gdy czytałem słowa z listu do Filipian, nie doczytałem do wiersza 10, mówię tutaj o 2 rozdziale, gdzie jest powiedziane, aby na imię Jego tam każde kolano się skłaniało i tak dalej. Taka jest wola Ojca, tam jest tak to przedstawione. Kiedy spoglądamy na przykład na Ewangelię Jana, ale końcówkę już, kiedy spoglądamy na Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego,
I tutaj pod koniec tej Ewangelii mamy taką ciekawą historię, która mówi o tym, jak to Pan Jezus spotyka się z takim powątpiewającym w zmartwychwstanie Tomaszem. Jezus przyszedł kiedyś do wieczernika, wszyscy już wiedzieli, że on żyje, ale Tomasza tam nie było i Tomasz mówi, nie, to niemożliwe. No po ludzku mówiąc, niemożliwe. No, tak dosyć emocjonalnie reagował, mówi, jak nie włożę ręki, gdzieś tam nie dotknę, nie uwierzę. No i masz. Kiedy Jezus stanął przed nim, powiedział, no to daj rękę i dotknij. Jak się domyślamy, pewnie się zreflektował, że to tak chyba niekonieczne już jest. Ale czytamy tutaj między innymi w wersecie 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzecze mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Że mnie widziałeś, uwierzyłeś. A nieco wcześniej mówi Pan mój i Bóg mój. Nie widać ani jednego słowa strofowania ze strony Pana Jezusa. Nie widać oburzenia apostołów, jak to czasami się oburzali, kiedy coś tam się działo w ich gronie. Nie, jest to normalne. Ludzie komentowali, czytali te wydarzenia i nikt nie mówi, że Tomasz się zapędził, że zgrzeszył, że po prostu zrobił coś niestosownego. A Jezus po zmartwychwstaniu okazał brak skromności, bo przyjął coś, czego mu tak naprawdę nikt nie powinien dać. Otóż nie, tych rzeczy tutaj nie ma. Więc tak spoglądam na Jezusa Chrystusa, który o sobie mówi, to mówi dosyć sporo, które zachowuje pewną postawę, która jest bardzo wyraźna, to czytam o nim, że jest to ktoś, kto stwarzał świat, kto nazwany jest Bogiem, w którym cieleśnie mieszka cała pełnia boskości, któremu człowiek się kłania, oddaje mu cześć, tak jak Ojcu. Mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tworzy się naprawdę jakiś ciekawy obraz. Obraz, który być może Żydów za życia Pana Jezusa wręcz przerażała taka wizja. Jak to? Musieli poznać coś, co do tej pory było dla nich zasłonięte. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, nieco dalej za tym urywkiem z Ewangelii Jana, wiecie, nie chcę tutaj rozpoczynać tematu, do kogo należy się modlić, bo chciałbym, żebyśmy trzymali się głównego dzisiejszego przesłania. Ale czytamy tutaj pod koniec 7 rozdziału historię o męczenniku, takim naprawdę wyjątkowym człowieku, jakim był Szczepan, który umiera. I czytam 59 i 60 werset. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Dopuszczamy taką myśl, że Szczepan umarł jako bałwochwalca? No bo jakże modlić się można do kogoś, kto nie jest Bogiem? Umarł jako grzesznik, całe życie święte, jeszcze przed chwilą jego oblicze jest niby oblicze anielskie, ma mądrość, której nie może nikt sprostać, a teraz coś mu się stało i jednak bałwochwalca. Nikt tak go nie traktował. Nikt nie był tym zdziwiony. Wtedy przyjęto to normalnie. Moi drodzy, naprawdę Jezusa pierwszy Kościół traktował w sposób wyjątkowy. Wyjątkowy i na pewno jako kogoś więcej niż tylko kogoś, kto kiedyś zaistniał, czyli nie jest Bogiem. Skąd te problemy, które dzisiaj są? No wiecie, na to pytanie nie jest tak może łatwo, w tym sensie prosto odpowiedzieć, bo dyskusje wśród chrześcijan trwały, trwają i pewnie będą trwały, ale pewną myśl chcę tutaj przytoczyć z listu apostoła Pawła do Rzymian. Znowu apostoł Paweł, który mówi dużo na temat naszego zbawienia, oczywiście uzależnionego i ukrytego w Jezusie Chrystusie, ale kiedy zaczynamy czytać ten list i sięgamy do 3 wiersza, to jest powiedziane, o Synu swoim
potomku Dawida według ciała. A więc zwraca uwagę na jego takie cielesne pochodzenie. Niewątpliwie był synem Dawida. Był Żydem, był z pokolenia Judy. Ale tylko, i tutaj podkreśla wyraźnie, jest to według ciała. 9 rozdział mówi podobnie, chociaż dodaje pewną myśl. Werset 5 tego listu mówi, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Niesamowite. Paweł ma bardzo jednoznaczne zrozumienie, że tak naprawdę natura Jezusa Chrystusa była taka dwojaka. Był naprawdę w pełni człowiekiem. Nikt tego nie stawia w wątpliwość. Przepraszam, historia i to zna. Ale Paweł nie ma z tym problemu. Traktuje go jako Boga. Paweł też nie ma z tym żadnego problemu. Tylko wiecie, ludzie, którzy czasami czytają Słowo Boże, problem widzą w tym, że człowiek, stworzenie, Bóg, na coś trzeba się zdecydować. Ale jedno i drugie jest w Słowie Bożym. I to, że był potomkiem Dawida według ciała, a także ten Bóg błogosławiony na wieki. Dlaczego ja mam wybierać? To nie jest opcja. Wybieram Słowo Boże, które mówi o Jezusie Chrystusie, który był i Bogiem, i człowiekiem. Zobaczcie, te myśli się uzupełniają. Czytałem słowa z listu do Filipian, gdzie jest powiedziane, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie i przyjął postać, jaką znamy. Kim był, kim jest. Gdybym miał teraz mówić o tych naturach Pana Jezusa i jeszcze byłbym zachęcany do mówienia o tym, jak one się z sobą przenikają, wybaczcie, nie ze mną te rozmowy, nie wiem. Nie wiem, ale Słowo Boże mówi o jednym i o drugim, i o człowieczeństwie, i o boskości Jezusa Chrystusa. Także naprawdę ten przekaz jest zdumiewający, mocny, wyraźny. I widać, że ludzie, którzy spisują Nowy Testament, mają bardzo wyraźnie sprecyzowane poglądy na ten temat. Chociaż są takie słowa, które czasami powodują różnego rodzaju wątpliwości. Mimo wszystko, muszę być uczciwy, że takie słowa też są. Na przykład, gdy czytamy Ewangelię według świętego Jana, 14 rozdział, to w wersecie 28 powiedziane między innymi jest tak. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. No i mówimy, jasna sprawa. Jakby temat na nowo się rodzi, prawda? Czy te słowa są prawdziwe? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, jak każde Słowo Boże. Czy Ojciec jest większy od Jezusa Chrystusa? Zadam proste pytanie. A co ma Pan Jezus powiedzieć w tym momencie? Był w postaci Bożej, wyparł się tego, stał się człowiekiem. To co mówi? No to Ojciec jest większy niż ja. No. Wiecie, to właśnie my jesteśmy jako ludzie tacy troszeczkę czasami... powiem tak, znamy takie przysłowie, że człowiek chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Chrystus wyrzekł się być Bogiem, ale był nim w pełni. No zaraz, wyrzekł się. Żył jako człowiek. Co ma powiedzieć, będąc na ziemi wśród nas? Ojciec większy jest niż ja. Zobaczcie, kiedy czytamy na przykład list do Hebrajczyków i tutaj sięgamy do drugiego rozdziału i wersza 9, to autor tego listu nam odsłania, zresztą to nie jest nic takiego bardzo odkrywczego, ale mówi bardzo wyraźnie. Drugi rozdział, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa Chrystusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci i tak dalej. Widzimy Jezusa, który na krótko uczyniony został mniejszy od aniołów. No to jakże możemy powiedzieć,
inaczej niż te słowa w Ewangelii Jana. Normalne, konsekwencja przyjęcia tego uniżenia, na które sam się zdecydował i sam się zgodził. Wiecie, są też takie zwroty, które na przykład, gdy czytamy, no skoro jesteśmy przy liście do Hebrajczyków, to może będzie bardzo stosownie zaraz sięgnąć do pierwszego rozdziału, gdzie w wersecie 5 i 6 apostoł mówi: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niech, że mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży. No, z tym oddaniem pokłonu to raczej by świadczyło o tym jego wielkim wyróżnieniu. Ale synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. To jest ciekawe. Kiedy my słyszymy słowo syn, to znaczy, że jest ojciec starszy, syn młodszy. Syna kiedyś nie było, pojawił się. No, tak prawdę mówiąc, to ja nie bardzo zazdroszczę tym, którzy pisali Nowy Testament. Wtedy, kiedy się zabierali za pisanie o Bogu, używając pojęć z tej ziemi. Pojęć, które my jako ludzie znamy. Nie stworzyli jakiegoś systemu filozoficznego, żeby dobrać jakieś specjalne wyrażenia. Ale chciałbym, żebyśmy się rzeczywiście tym zainteresowali przez chwilę. Zobaczcie, kiedy jest powiedziane: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. No niektórzy mówią: no tak, Chrystus nie został stworzony, został zrodzony. Jakby to jakąś różnicę robiło, bo w jednym i w drugim przypadku w moim odczuciu miał początek, więc to już nie Bóg. Ale gdy spoglądamy na ten cytat, to tak naprawdę ten cytat bierze się ze Starego Testamentu. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli do źródła, na co powołuje się apostoł Paweł, mówiąc o zrodzeniu Pana Jezusa, kiedy wypowiada te słowa. Nawet pod tym wersetem 5 mamy taki przypis, psalm 2, werset 7. Warto tam sięgnąć. Otóż psalm 2 to jest taki psalm, który był wykorzystywany podczas koronacji króla. My, gdy czytamy na przykład werset 6, dalsze. Zobaczcie. W tamtym przypadku, w czasach psalmów jest powiedziane: ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. No to jest taka prośba o to, żeby człowiek, król nowy, prosił Boga o różne błogosławieństwa. Zatem proste pytanie. Tu jest właśnie to słowo. Dziś cię zrodziłem. Czy te słowa mówią o początku króla w tym sensie, że począł się człowiek, który za 9 miesięcy się urodzi? Nie. O takim początku tu nie ma mowy. Czy tu jest mowa o narodzeniu się dziecka, które będzie następcą tronu? Nie. Tu jest mowa o człowieku, który już żyje, który ma już ileś lat i następuje jego koronacja. Joasz miał lat 8, jakiś król miał lat 31, gdy został królem. Nieważne. Nie mówimy o jego początku. I w tym kontekście padają słowa: jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Czy mówimy o początku człowieka, który zasiądzie na tronie Dawida? Nie. Zobaczcie, tego typu myśl była zawarta już w Starym Testamencie. I ludzie wiedzieli, król był koronowany, czytany był psalm i król słyszał: synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Zostajesz królem w tym kontekście. A później apostoł Paweł pisze list do Hebrajczyków i mówi o Panu Jezusie: synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. I niektórzy mówią: z całą pewnością musi chodzić o jego początek. Nie było go i zaistniał. Psalm 2 mówi o czymś zupełnie innym. Mówi o zupełnie innym zrodzeniu. O początku bycia królem. O
pierwszym zasiadaniu na tronie w Jeruzalemie. I w przypadku Pana Jezusa w tym kontekście mamy też, zobaczcie, takie ciekawe zwroty, kiedy na przykład sięgamy do Dziejów Apostolskich, no bo warto się oprzeć na jakimś konkretnym nauczaniu apostołów. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 33 jest powiedziane: wypełnił teraz Bóg dzieciom ich, mowa jest o pewnych obietnicach, przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. O czym jest mowa? Mowa jest w kontekście o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet nie o Jego urodzeniu w Betlejem, tylko o Jego zmartwychwstaniu. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Nie ma mowy o początku. Nie ma mowy o zaistnieniu we wszechświecie, ale jest mowa o połączeniu tego faktu z Jego zmartwychwstaniem. List do Rzymian, 1 rozdział, werset 4, tym razem apostoł Paweł mówi coś takiego. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, to jest werset 3, i dalej, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Zobaczcie, nie ma żadnego odniesienia do jego początków gdzieś we wszechświecie, w dalekim czasie. Nie. Jest odniesienie się do zmartwychwstania. I tu padają takie w ogóle niezwykłe słowa, kiedy jest powiedziane, że on tym Synem Bożym został ustanowiony. Ustanowić można kogoś królem, tak mówiliśmy. On jest ustanowiony Synem Bożym. Po prostu przyjął taką rolę w pewnym momencie historii, żeby stać się naszym Zbawicielem. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że tego typu temat nie znajduje takiego szybkiego końca, więc myślę, że będziemy dociekali dalej. Ale chciałbym zakończyć słowami, które znajdują się w pierwszym liście apostoła Jana, który, mówiąc o Jezusie Chrystusie, a to już jest naprawdę ostatni apostoł w tamtym czasie z żyjących, daje jakieś nauki, przesłanie tym, którzy zostają. I w ostatnim prawie że wersecie, 20 wersecie 5 rozdziału mówi: wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jan zaczyna Ewangelię, a Słowo było Bogiem. Kończy swój pierwszy list. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I to jest naprawdę dobra wiadomość, że kiedy mówimy o Zbawicielu, to jesteśmy w rękach kogoś, kto nie ma żadnych ograniczeń, którego możliwości są nieograniczone. Kiedy mówimy o tym, że Bóg jest naszym Zbawcą, to jest naszym Zbawicielem od początku do końca, i wszystko jest w Jego rękach. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, będąc Bogiem, uniżył się. Spoglądajmy na Niego w tym właśnie czasie, bo jest to taki czas, w którym widzimy naprawdę Jego zbratanie się z nami, Jego postawę wielkiej otwartości i przyjaźni. Ale gdy się modlimy, gdy wymieniamy Jego imię, miejmy świadomość, że to nie jest tylko potomek Dawida, jest to ktoś, kto tak naprawdę przyszedł z nieba, o którym Jan mówi: on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Niech to napełnia nas szacunkiem, a z drugiej strony takim pełnym przekonaniem, że wiara w Jezusa Chrystusa jako Boga to nie jest wiara w rzecz, która została wymyślona, ale jest bardzo wyraźnie i mocno oparta na przesłaniu Słowa Bożego. Amen.